Siema wszystkim. Dzisiaj jadę na ryby. Pierwszy raz w tym roku. Na pora godzin, tak myślę, 4-5 godzin co posiedza. Może się uda coś złowić. Ale pierwsze zanim zajada i się rozpakuje, to skoczymy do sklepiku małego rekina po białe robaki, futer i kukurydza. Będziemy dojechali do sklepu małego rekina. Dominik. Jaka kukurydza? Kukurydza czysto. Czysto, czyli puszeczka. Tylko puszeczka kukurydzy, ja. Przyjechaliśmy po futer, naleszcza, kukurydza i białe. Kupuję na porządną zasiadkę naleszczy. Się pochwali wam zaraz, gdzie pojedzie, chętnie bym zobaczył. Też gdzie się wybierasz? Gdzie? Tylko na Pomorzacki do Oldy. Ale już masz umarznięte tam? No, oczywiście, filtrowane. No to pofiltrowane, podobno. Nie chcę to nic zgadzać, ale jak pierwsze lody puściły, to już tam parę kuleczek puścił. Mówi na lód, jak zejdzie, to się wytopi. Takie plotki chodzą po ludzie. I białe, ja? Futerek mamy kupiony, białe chrobokie jeszcze, ja. Firmowa reklamóweczka. Dzięki bardzo. Jak coś chyta, zakupy zrobione, możemy teraz jechać na ryby. Zaraz się będę rozpakowywał, bo tu mam kuściczek od sklepu, od Dominika. Dominik też padał, że po tym przyjedzie pooglądać, czy coś w ogóle bierę. No i widzimy się zaraz na stawie. Oczywiście polecam kiosk małego rekina. Wszystko co najpotrzebniejsze na pewno u niego znajdziecie. I widzimy się zaraz na stawach. Tak, ja się właśnie rozpakował. Jedna wędka miała ciepła na kulki, no ale niestety kulki mi zostały w doma. Także zmieniłem trochę koncepcję. Jedna wędka na woz na białe, a drugą na kukurydza z puszki zadipowano zapachem. Trzeba jakoś poradzić, no będziemy widzieć czy coś weźmie, zaraz wywożę zestawy. No i pokażę wam jako to będzie wszystko tutaj wyglądało, co na huczyku, jako to mam pozakładane. Tak właśnie białe, na klipsie. Nie wiem czy to będzie widać, fajnie. A na drugiej wędce kukurydza zadipowano. Zestawy wywiezione, mogę teraz czekać na jakieś brani, oby no coś dziubło, jak nie to przynajmniej fajnie spędza niedziela. Teraz wam zaprezentuję moje oświetlenie buzbarów, co się zrobił na ten rok, ze starego sygnalizatora, niebieskie oświetlenie. Na buzbary tak jak górze godą. No jeszcze muszę kupić taki adapter, żeby szło pochylić. Już wam pokazuję, w które miejsce to przyjdzie. Buzbary na trzy wędki. Jak wiadomo, na większości stawa wolno chyta tylko na dwie. Dlatego, że chcę postanowić, że sobie zrobię takie właśnie oświetlenie nocne na niebiesko. Tu to by da wkręcą. Tak to będzie właśnie wyglądało. I będzie mi oświetlało moje hangerki. Tak, po 4 godzinach łowienia niestety nie udało się nic złowić. Ale jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie suba, lajka, piszcie komentarze pozytywne, jak i te negatywne. No i zapraszam do oglądania następnych naszych filmów. Wkrótce na pewno coś się pojawi. Do następnego razu.